Dobra. Zadumamy dalej. Tutaj też może się różnić w zależności od wersji zakupionej, choć niekoniecznie ilość przycisków i często przyciski pojawiają się jedne, które nie pojawiają się w innej, w innym ciężarówce. Wszystko zależy od tego, jaki transport wykonujemy, na przykład jaką naczepę ciągniemy, inne przyciski się pojawią, jak będziemy mieli cysternę, a inne się pojawią, jak będziemy mieli wywrotkę i tak dalej. Także niekoniecznie tu musi być wszystko zapełnione. To nie oznacza oszczędności przedsiębiorcy, tylko po prostu kupuje przedsiębiorca to, co mu jest tam potrzebne. Jak widać, tu są puste, o, coś tam powinno być. Tutaj mamy pokrętło włączania blokady mechanizmu różnicowego. Blokada mechanizmu różnicowego, standardowa funkcja w ciężarówkach, służy po prostu temu, aby koła obracały się z tą samą prędkością. Gdy jesteśmy na przykład w zaspie, lewe koło nam się zaczyna kręcić, a prawe stoi w miejscu, no to włączając blokadę mechanizmu różnicowego, obydwa koła będą kręcić się z jednakową prędkością. W tym pokrętle mamy również funkcję wyłączania kontroli trakcji. Ogólnie w skanie kontrola trakcji włączona jest cały czas. Cały czas system kontroluje przyczepność pojazdu. Nie ma możliwości zabuksowania, nie ma możliwości jakiegoś tam puszczenia dymka czy coś, czy zapiszczenia oponami, tak jak w samochodach osobowych przykładowo starszych. Tym przyciskiem wciskając go można wyłączyć kontrolę trakcji, co ułatwia właśnie poruszanie się w jakichś trudnych terenach. To działa mniej więcej podobnie właśnie jak wyłączenie mechanizmu różnicowego. Podobne ma funkcje spełniać. Wyłączenie kontroli trakcji. Tu mamy jakieś dwa puste pola. Tutaj mamy pierwszy, to ten mamy światła dalekobieżne w zderzaku. Tu mogłyby być jeszcze światła dalekobieżne w owiewce przeciwsłonecznej. Światła dalekobieżne w zderzaku włączają się wówczas, gdy są włączone światła drogowe, czyli światła długie. Jak są włączone światła długie, to tym przyciskiem uruchamiamy dodatkowy taki słup światła. Tym przyciskiem obsługujemy, włączamy reflektor roboczy z tyłu za kabiną, gdy nam potrzeba na przykład zapinamy naczepę, żeby nam oświetlić tą przestrzeń tym przyciskiem. I tym światła przeciwmgielne. Można go włączyć jedynie, tak jak teraz, o, próbuję go włączyć, nie da się, ale jakbym przełączył tutaj na światła mijania, to dopiero włączę światła mijania przeciwmgielne tylnie. I tu na zero. Tu mamy też kilka wolnych miejsc i tutaj jest przycisk Hold Hill. Hold Hill, czyli taka funkcja, która pojawia się również w innych ciągnikach siodłowych, wspomagająca ruszanie pod górkę. Ruszamy pod górkę, ciągnie nas masa w dół, lekko tam zawsze nas pociągnie w dół. Ta funkcja właśnie powoduje zatrzymanie tego zestawu. Nie ma tego cofnięcia w dół. Przez kilka sekund są włączone hamulce, nie puści nas. Także zwolni się dopiero hold hill, czyli to wstrzymanie na tym wzniesieniu, zwolni się w momencie naciśnięcia pedału gazu, nabrania tego momentu obrotowego, tego ciągnięcia tej masy. Taka funkcja. Radyjko oczywiście. I tutaj mamy oświetlenie wnętrza. Mamy tak jakby trzy pozycje: zerową, środkową, czyli tak przykładowo na środkowej pozycji otwieramy drzwi, zamkniemy drzwi i za 25 sekund zgaśnie nam, gdy włączymy na środkowe. No czemu się nie świecisz? O. No. No coś tu jest, nie wiem. Nie mogę tego rozpracować. To jest właśnie ciekawe bardzo w skanii. Czyli podczas otwierania drzwi mamy. Tak, dokładnie. Ten przycisk działa. To się z tym oświetleniem właśnie, no nie mogę dojść, jak to jest z tym oświetleniem tu skonstruowane. Trzecia pozycja to jest takie przeładowanie. I w tej chwili, gdy wcisnę, przeładuję, to dopiero mogę włączyć to oświetlenie. I ono się świeci teraz non-stop. Non-stop będzie się świecić. Po naciśnięciu ponownie oczywiście się wyłączy. No i pozycja 0 wyłącza zupełnie całe oświetlenie.
Tutaj mamy takie dodatkowe światło do czytania. Takie włącza się tutaj w momencie, gdy mamy tutaj, to tym przyciskiem, o, włącza się dodatkowa taka lampka. Tym. Tu się włącza. O, ta. Z tym oświetleniem skanie to jest bardzo dziwne. Tu mamy jeszcze oświetlenie takie czerwone. O, takie światełka czerwone. Jeszcze tam w rogu się świeci. Wieczór. Jak poruszamy się w nocy. Takie mamy się tak. Dobra. Tu mamy przycisk ogrzewania lusterek. Tak zazwyczaj jest tutaj razem z tymi w innych ciężarówkach. No ale tu jest tak osobno. I tutaj mamy jeszcze przycisk alarmu napadowego. Po wciśnięciu i przytrzymaniu zapala się alarm. I tutaj trzeba niestety na pilocie. Taki przycisk napadu alarmowego, alarmu napadowego, również w innych ciężarówkach, w innych ciągnikach można się z czymś takim spotkać. Tutaj mamy ogrzewanie postojowe, ogólnie cały taki panel wentylacji, klimatyzacji poświęcony. I tutaj mamy ogrzewanie postojowe, pierwszy i cyrkulacja powietrza. W tej chwili mam, świeci się 21, bo jest włączony zapłon i w tej chwili pokazuje mi temperaturę klimatyzacji, czyli temperaturę nawiewów podczas jazdy. Jak wyłączę kluczyk i wcisnę tutaj przycisk, pojawia się wtedy temperatura ogrzewania postojowego. Czyli w jednym zegarku tak jakby mamy te dwie funkcje. I wyłączę może. I tutaj mamy... O, wyłączę normalnie teraz. I tutaj mamy klimatyzację, przycisk ekonomicznego trybu klimatyzacji. Teraz jest włączony tryb ekonomiczny, czyli najnormalniej w świecie wyłączona jest klimatyzacja. Po wciśnięciu dopiero teraz jest włączona klimatyzacja i działa. Sprężarka uruchamia się i tak dalej. Plus minus ustawienie temperatury, to dwa puste pola i tutaj mamy regulację intensywności nawiewów. Tak jak w każdym innym pojeździe, tylko że tutaj dodatkowo pojawia się funkcja parkingowa, czyli wentylowania kabiny. Z tego co wyczytałem w instrukcji obsługi, wentylowania kabiny na krótkich postojach. Nigdy tej funkcji nie używałem i tak szczerze mówiąc nie za bardzo znalazłem też takie sensowne wytłumaczenie, w jakim celu trzeba jej używać. I tutaj mamy pokrętło rozkładania nawiewu, gdzie ma tam, w którą stronę ma lecieć to pojecze najwięcej. Dobra. Tu mamy półeczkę i jeszcze tutaj mamy przycisk taki, włącza nam tutaj światełko. No i działa pewnie tak, o, działa tylko w momencie, gdy włączone jest oświetlenie tutaj kabiny. W tej chwili nie działa. No i tutaj mamy jeszcze bezpieczniki. I tutaj tak pyk. I pyk. I klapeczka. I tutaj zrobimy takie zbliżenie. Dobra, no i po drugiej stronie mamy włącznik światełka dla pasażera i obsługi lusterek, szyb bocznych. I to by było
na tyle, jeśli chodzi o takie tutaj przełączniki i włączniki.